Cześć, witajcie. To, co wam pokazałem na początku filmu, to niestety, ale kubki pozostawione przez kuny. Ja już tego tutaj więcej miałem, ale teraz przyszedł taki czas, że troszeczkę tym tematem się trzeba zająć. No, odwiedzają nas to kuny. Niejednokrotnie mieliśmy okazję się o tym przekonać. Znalazłem co najmniej ze dwa jajka przyniesione, gdzieś poukrywane. Szkoda, że nie zrobiłem zdjęcia, jak je znalazłem, czy tam nie nagrałem jakiegoś materiału na ten temat. Nawet jak pustaki kominowe mieliśmy, te kremzetowe ustawione po cztery, w kolumnach takich po cztery, to na dnie jednej właśnie takie kubki tam były też jajko zostawione przez kunę, więc sprytne zwierzę potrafiło sobie tam z tym jajkiem nieuszkodzonym na dodatek zejść i schować go tam. Grasują tutaj u nas i grasują na sąsiedniej budowie, tam też jajka zostawiają nawet na parapetach, także mamy z tym tutaj problem. Może to wynikać z tego, że ten lasek tutaj jest, są też tutaj jakieś stare walące się budynki czy stodoły. No niestety, pewnie tam gdzieś mieszkają i odwiedzają nas tutaj. No i trzeba się przed tym jakoś zabezpieczyć, no, że idzie zima pomału. Ja planuję sobie już dogrzewać w tym roku tym piecem kominkiem, bo powinien być już zamontowany jeszcze w tym roku, więc też będę chciał sobie tutaj teraz zająć się, pozamykać po prostu te przestrzenie tam nad murłatami. No i wymyśliłem sobie, że przy okazji jakoś to zabezpieczę, żeby tam kuna nie wchodziła. Akurat najbardziej takie newralgiczne miejsce, gdzie najprawdopodobniej może kuna się próbować przegryźć, to mam już ocieplone. To było to miejsce styku ścian z dachem. No tam już niestety nic nie dam rady zrobić. Jedynie wymyśliłem, że jeszcze będę chciał wzmocnić troszeczkę przestrzeń pomiędzy krokwiami. Znaczy tak, początkowo myślałem, że po prostu pozamykam sobie tą przestrzeń tutaj nad murłatą od krokwi do pomembrane siatką. No ale zasugerowano mi, że lepszym rozwiązaniem będzie po prostu docięcie płyty OSB i pionowo ją po prostu tam przymontować. No i tak to zamierzam robić do murłaty od krokwi do krokwi. Ale tak sobie myślę, no dobra, ale skoro kuna tak wspaniale potrafi się wspinać, bo potrafi, to co jeśli ona po prostu wespnie się po tym styropianie tam do góry i będzie chciała się tymczasem, zanim jeszcze będę miał podbitkę, przegryźć przez membranę, a potem sobie tam harcować. No i wymyśliłem, może to jest zbędne, nie wiem, no ale wymyśliłem, że jeszcze po prostu zamknę tą przestrzeń, bo siatkę już tak kupiłem, po prostu siatką. Od krokwi do krokwi przybiję siatkę od tej płyty OSB, którą tam postawię pionowo przy murłacie do membrany. Jeszcze tutaj do deski zamknę to siatką i no myślę, będzie to pewne. Dlaczego tak robię? No zanim potem zacznę przez zimę ocieplać poddasze, no to będę już miał tą przestrzeń tutaj zamkniętą i myślę zabezpieczoną dość dobrze. No bo nie chciałbym, żeby mi się tam potem dostała ta kuna, no bo to już potem duże szkody. No a naprawa tego, no to już jest też czasochłonna i kosztowna, jeśli tam coś się dostanie i poniszczy, pogryzie membranę czy tak dalej. A te stworzenia niestety potrafią uprzykrzyć życie. A wiedząc, że tutaj chodzą, mając jeszcze taki etap, w którym da się coś podziałać, no to poświęca troszkę czasu i jakieś tam, myślę, niewielkie nakłady finansowe na to, żeby to zabezpieczyć. Tu, gdzie już jest ta ściana troszkę ocieplona, no to od środka jeszcze, zaraz wam pokażę, tam też dam tą płytę OSB, tylko już troszeczkę inaczej ją zamontuję. No, od góry ją będę musiał zamontować, a tutaj jeszcze też dam siatkę. Po prostu. No to jest takie bardziej narażone ta przestrzeń, bo ona tutaj może sobie stanąć na dachu, nie? I tak myślę, że gdziekolwiek, jeśli by mogła wejść, no to najłatwiej będzie tutaj.
No i dlatego tak to zrobimy. Najbardziej to zabezpieczę siatką. Mam też troszeczkę taką grubszą, konkretniejszą, to dam tutaj w te miejsca najbardziej narażone, a taką troszeczkę drobniejszą, myślę, w te miejsca, gdzie po prostu nie będzie miała łatwiejszego dostępu. No, za chwilę zobaczycie mniej więcej, jak to planuję zrobić. No, w te miejsca, gdzie już tutaj jest styropian z tej strony, po prostu płytę postaram się tu wpuścić i tu przykręcić, może na jakichś kątownikach, bo normalnie będzie kręcona z tamtej strony do murłaty na wkrętach. No tu będę ją musiał dać po prostu na jakichś kątownikach, może coś w tym stylu, bo jeszcze mi chyba zostało parę przetnej, oczywiście, bo takiego dużego nie potrzebuję. Jakoś to tutaj zamontuję. A w tą przestrzeń tu pomiędzy styropianem, czy tam także tam, gdzie będę dało ten styropian, no to sobie wcisnę, czy wełnę, czy tam styropian dotnę. No jakoś to pozabezpieczamy. Tu będzie trzeba najbardziej to wszystko pozabezpieczać, bo nie chcę, żeby mi ta kuna tutaj wchodziła. A ślady, jak widzieliście, są. I w piwnicy, gdzie teraz widziałem dzisiaj, że tam była. Ostatnim razem, jak tam robiłem z tymi wentylacjami, z tym powietrzem do kominka, to tam jeszcze nie było żadnych śladów. Dzisiaj tam znalazłem dwie kubki. Także przez te parę dni też, co mnie tutaj rzadziej, gdzie rzadziej tu bywałem, to po prostu bywała tutaj. Prawdopodobnie ona gdzieś tutaj chodzi, bo tu widzę, że są ślady. Ślady łapek. Mogą też tu chodzić koty, bo sąsiedzi tu mają koty, ale te kubki akurat kocie nie są, bo kociska mają większe, że tak powiem. Dobra, tu tak samo będzie kręcone od tej strony, tylko że już sobie przykręcę to spokojnie tam po tą wysokość, czyli od po prostu murłaty sobie zmierzę do wysokości tutaj, do końca krokwi, a siatkę będę chciał po prostu też pomiędzy tymi rozpiąć, pomiędzy krokwiami, i opuścić aż tam. Zabezpieczę to do końca, żeby mieć pewność. Podbitka oczywiście pójdzie pod krokwie, więc nie będzie mi ta siatka w niczym przeszkadzać. No i tak to będzie wykonane. Troszkę się z tym pobawię, ale mam nadzieję, że uda mi się to zabezpieczyć na tyle dobrze. Powiem wam tak, kuny są pod ochroną, dlatego kupiłem sobie specjalnie żywą łapkę. Nie chcę ich tu truć jakoś specjalnie. Kupiłem żywą łapkę, była nastawiona no dość długi czas. I co? Efekt taki, że parę razy przychodzę, była po prostu zamknięta, ale nic w środku nie było. Więc no może przypadek, może gdzieś coś tam się otarła. Może po prostu jest na tyle duża, że udało jej się wydostać, że ta klapka zamknęła się po prostu jej na grzbiecie i ona po prostu jakoś się wycofała. Nie wiem. No, troszeczkę z tym zabawy będzie. Najpierw daję tę płytę OSB. Później sobie już też będę podjeżdżać styropianem. Przy okazji właśnie, żeby sobie to już ocieplić. Będę miał łatwiejsze zadanie później, jak będę robić elewację. Bo już nie będę musiał się bawić w docinanie. No a teraz sobie zabezpieczę troszeczkę na zimę uciekanie tego ciepłego powietrza, które tutaj z kominka będzie się nagrzewało przez zimę. Będę miał, mam nadzieję, jakieś tam komfortowe warunki do pracy. No i dobra, trzeba coś podziałać z tematem. Małe wytłumaczenie tego, co tutaj się dzieje. Przygotowałem sobie taki przyrządzik, żeby docinać te styropiany od razu do kąta, tak jak tam przypada kąt dachu. Dlaczego tak? Dlaczego nie układam w poziomie? Bo najpierw planowałem w poziomie, ale odpadę bym miał te trójkąty takie. No i w sumie nie byłoby to wykorzystane, patnąc w ten sposób, czyli stawiając styropian płytę w pionie i obcinając kąt. Mam z jednej i z drugiej strony dokładnie taką samą płytę. Tak to pomierzyłem, żeby po ucięciu mieć dwie jednakowe
dwie jednakowe płyty. Za chwilę będzie pierwsze cięcie, więc to sprawdzę, czy mi to wyszło. Mam nadzieję, że tak. I to jest 15 na razie. To jest to, co przyjdzie tutaj na tą długą ścianę i tutaj nad tarasem. Mianowicie tu jest drugi przyrząd, który służy do wycinania 15 z 20-centymetrowych płyt. Dlaczego tak? Jak wiecie, braki materiałowe teraz są. No i udało mi się załatwić jak na razie tylko płyty 20-centymetrowe. 15 nie wiadomo kiedy by były. To i tak kilka dni temu udało mi się zwieść to tutaj. Zajmuję się na razie tym, chociaż tak montowane najpierw będzie płyta OSB, ale na nią jeszcze czekam. Także no coś trzeba robić, żeby się posuwał temat do przodu. Jakoś sobie poradzę, kupiłem paczkę więcej i po prostu wytnę sobie to wszystko z dwudziestki, co potrzebuję, bo część będzie to rzeczywiście dwudziestka ta montowana. No a to co zostanie, to zawsze się wykorzysta. Mam maszynkę, więc myślę, że nie będzie z tym problemu i też nie będzie jakoś to strasznie wyglądać. Zazwyczaj te cięcia bardzo ładnie wychodziły, więc taka płyta 15 myślę, że nie będzie odbiegać znacząco. Już tak pomierzyłem, bo ja sobie ustawiłem na 15, teraz patrzę, że tutaj niecałe 5 wystaje. No niestety te płyty są niedowymiarowane. Zarówno 15 nie mają 15 grubości. Przynajmniej na brzegach gdzieś tutaj, no środkiem może się zdarzyć, że jedzie. Tak samo 20 też nie ma, no ale to na to już nie mam wpływu. Dobra. No to zaraz zobaczymy, jak to wychodzi. Czy mi to te płyty wyjdą tutaj równe. Jest troszeczkę ciemno. Może nie za dobrze będzie jakoś obrazu, no ale jest pochmurno dzisiaj. Troszeczkę padało. Akurat takie prace sam raz w środku. No, że trzeba przygotować jakiś materiał też, to akurat mi to pasuje. Momencik, jak się do tego ustawić. Tu mam ładnie zabezpieczone, nic nie powinno się obsuwać. Na prowadzeniach i będziemy jechać, nie? No dobra. To włączamy. Zobaczymy, co z tego będzie. No, dlaczego taki przyrząd? Wcześniej jak robiłem to ocieplenie tam przy skosach, gdzie dach stykał się ze ścianą, to robiliśmy we dwójkę, cięliśmy, a że jestem teraz sam, no to jakoś trzeba było wymyślić sobie sposób, żeby samemu to uciąć. Już widzę, że tak, cięcie bardzo ładne, natomiast kąt mi się tu chyba trochę zmienił. Albo mi uciekło, albo deski troszeczkę nie do końca są równe do siebie. No ale to już mniejsza z tym pomijając. Przymierzymy. Są mniej więcej różnych wysokości. No ja myślę, że luzik. Spoko. Super wyszło. Dobra. Czyli udało się. To jedna rzecz, która działa. No tutaj z tym myślę, że nie będzie problemu, ale też zaraz sobie to przygotuję. Taką jedną płytę muszę popatrzeć dokładnie, ile mi tych płyt potrzebuje na ile 15, a ile zostawić 20, żeby sobie za dużo nie pociąć. Na pewno sobie coś zostawię niezrobione, w razie czego potem w trakcie wyjdzie, gdzie jeszcze trzeba dołożyć. Lepiej tak niż potem kombinować, że też jest za dużo obcięte. Dobra. No i dobra, nabrałem trochę wprawy. Poprawki tutaj dokonałem. Kończę teraz drugą paczkę tej dwudziestki, przerabiać na 15. To jest ostatnia płyta akurat. No i wychodzi to, wam powiem, elegancko.
Tak. Zobaczcie. Płyta jak oryginał. Jak oryginał. Super. Trochę już tego mam. Zaraz sobie to przeliczę i pomierzę, ile tego muszę mieć. Jeszcze sporo, jeszcze raz tyle, jak nie dwa razy tyle. Ale żeby mieć pewność, zaraz sobie wezmę metrówkę, zmierzę to wszystko tam dookoła. Bo później to będę musiał przerobić pod 20. Deseczkę to troszkę wyżej podnieść. Prawdopodobnie jeszcze bardziej wysunąć te żeby. Żeby mi po prostu łapało na 20 cm. Nie chciałbym tego z powrotem ustawiać na 15, dlatego zmierzę sobie dokładnie, ile tego potrzebuję. No. I tak to idzie. Tu jeszcze 15 mi zostały. Siedzi, nic nie ma prawa się przesunąć. Tak, więc idzie fajnie. Jestem mega zadowolony z tego pomysłu, powiem wam szczerze. Jak się komuś chce pobawić, a musi takie rzeczy wykonywać, to warto. Znacznie to przyspiesza pracę niż trzymanie, mierzenie każdego elementu. Jak zaznaczanie kreski, według tej kreski jakoś tam ciąć niebo a ziemia. Dobra. No więc dobra, płyty przyjechały. Pora teraz pomierzyć i pociąć. Tak sobie myślę, że zrobię płyty 22 mm. Też akurat wykorzystam to, co mi zostanie na podłogę tam na stryżku, na górze. Co później będzie zrobione. Tam dużo powierzchni nie będzie. Gdzieś dwie, góra trzy płyty. To jest tyle, co tam będzie takiego pomieszczenia powierzchni dochodzenia. Ale to się okaże w praktyce. Dobra. Wyszło mi tak, że od murłaty, właściwie od wieńca, cała murłata do dołu membrany to jest jakieś 30, niecałe 2 cm. No i akurat tak potnę płytę na 4 paski takie wzdłuż, czyli ma 25 na 4 wychodzi jakieś 31,5 niecałe, więc mi to super pasuje. No i takie paski sobie na razie potnę, a później już sobie będę każdą odległość pomiędzy krokwiami mierzył i ciął i przymocowywał. To na wprost, żadne skosy tam, myślę, że nie ma znaczenia. Zresztą mi tak od góry potem daje siatkę, tak jak wam mówiłem. Zresztą zobaczycie to za chwilę w dalszej części filmu, jak to wyszło. Nie ma tutaj co filozofować, pokazywać, jak się rysuje, tnie i tak dalej, bo żadna w tym filozofia. Będą paski pocięte, będzie coś dopasowane, także za chwilę montujemy pierwszy element. Dobra, płyty na wymiar pocięte na całą tą długość i tutaj jeszcze nad tarasem. To mam wszystko pocięte, siatka już też jest tutaj na te po ile mi sięga rusztowanie. Co już mam pozakładane na próbę, żeby zobaczyć, jak to idzie. Została mi ostatnia płyta i tam siatki kombinuję troszeczkę z różnymi wersjami, ale to za chwilę zobaczycie. No, zabudowane płyty wyglądają tak. Ograniczony dostęp. Tu już sobie nic nie przejdzie. Z siatką wygląda to tak. Ta jeszcze jest nie do końca założona. I kombinuję właśnie, jakie jest dobre rozwiązanie. Tutaj wpuściłem, przeciąłem tą siatkę i wpuściłem ją ponad
tą płytą i przykręcona jest z tamtej strony, przybita. Tutaj kombinowałem tak na razie, ale tutaj jest słabo, to tutaj na tym cięciu takim poprzecznym słabo to tutaj dociąga, by trzeba było gęściej wbijać te gęście mocować. No strasznie ciężko tutaj jest podejść, nie? Tym motkiem, bo tu już jest skos w tą stronę. Dlatego chyba będę wszystko już potem robić tak, że będę przepuszczał nad tą płytą tam resztę i z tamtej strony montować. Będzie łatwiej. A tutaj opuszczam do samego dołu. Troszkę siatki więcej, ale myślę, że warto. Zabezpieczone tu już mi ta kuna nie przyjdzie. Boję się sytuacji, że ona po prostu sobie podejdzie. No tu na pewno będzie miała na takie pionowe ścianie trudniej. Najbardziej tam właśnie, gdzie ma możliwość stanięcia na dach. Gdzie zachodzą dwie płacie, jedna na drugą. No ale tutaj też kuna potrafi się wspinać po pionowych ścianach, także więc boję się, że po prostu podejdzie sobie tutaj po styropianie. Ostre ma pazury, więc spokojnie się wbije, myślę, że na taką elewację. Pazury wbije tam w ten klej i już zacznie sobie tu wygryzać styropian. Wejdzie tutaj. Tu ją zatrzyma ta płyta. Ale że po prostu będzie chciała przejść tutaj górą. Jakby tej siatki nie było. Dlatego tą siatkę daję. No jak już ją daję, to już dam ją do końca. Nie tylko kawałek, więc... Więc tak, dlatego. Dlatego taka decyzja. Akurat tutaj się już tą siatkę łatwo montuje, więc o tyle mnie tutaj dłużej, więcej czasu nie zajmie. No troszeczkę siatki więcej, no. Ale myślę, że będę mógł spać spokojnie. No i dobra. Montuję tą ostatnią płytę i za chwilę siatkę. No i będziecie przynajmniej wiedzieć, jak to tutaj działam. A potem styropian dociąć do tych krokwi tutaj, te wycięcia porobić. Płyta styropianowa będzie przylegała tutaj, a tą przestrzeń wypełni po prostu wełną szklaną. To trochę pasownie mi się ucięło. Zobaczymy, czy nie będzie problemów z tym. Bo tu jak widzicie są te kątowniki, no i tam te śruby troszeczkę stają. Trzeba to tutaj troszkę wbić na siłę. Dobra, chyba doszło. Trzy wkręty wystarczą. Takie te na 60 długie. No, a siateczkę montuję w ten sposób. To muszę sobie to jeszcze ładnie poprowadzić. Tutaj najważniejsze, żeby w tym miejscu przylegała do góry, bo to pójdzie styropian. Też chciałbym, żeby do membrany dochodził, żeby tam nie odstawało. Jeśli tylko pozwoli mi to uniknąć problemów z kuną, że będzie mi się tam gdzieś wgryzać, dobierać do wełny, no to warto poświęcić trochę czasu i tam nawet trochę kosztów na to, żeby uniemożliwić jej tam dojście. No, a ze środka wygląda to tak. Tu się nie bawiłem żadne kąty, tak jak mówiłem, tylko tak jest na prosto, na równo ucięte
Tu jest ta siatka, którą wpuszczałem. I tak to będę chyba robić. Tu mam dużo lepsze dojście do tego. Też mi to tu nie będzie przeszkadzać. A jest taka sprawa, że tu przy samej tej płycie tu przynajmniej dochodzi do samej góry. Bo tak jak jest tutaj, to ta siatka jednak nie da się tak fajnie to wywinąć, żeby ona tutaj dochodziła do góry i tam zawsze będzie tego ocieplenia troszeczkę mniej. A tutaj jest szansa, że to się tą wełną dojdzie do samej góry i będzie szczelniejsze. No. I już tutaj nie będzie dmuchać, jak za niedługo będą okna zabudowane, to już będzie całkiem fajnie.